Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 49. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. Dawno mnie tu nie było, a to dlatego, że po prostu sam nie wiedziałem, o czym mam nagrywać podcasty. Nie byłem zbyt aktywny. Poza tym, bardzo dużo działo się w moim życiu. Jeśli jeszcze nie wiecie, co u mnie słychać, nie byliście na moim blogu, to zapraszam, zerknijcie na pangrono.pl, a w tym odcinku będę mówił, co kupić. Mężczyźnie facetowej na gwiazdkę jako prezent na Boże Narodzenie w roku 2022. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. No dobra, będziemy mówić o prezentach, ale tak naprawdę będzie to można powiedzieć taki skrót, bo chciałbym zaprosić Was do przejrzenia właśnie mojego bloga, na którym no, ostatnio troszeczkę się działo. Przede wszystkim mówiłem o tym, jak wymieniłem samochód na klasyczną Wespę z lat 60. -tych. Myślę, że warto chociażby obejrzeć żeby zobaczyć zdjęcia tej pięknej maszyny. No nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale jest to skuter, który nawet nie ma kierunkowskazów, nie ma żadnej baterii, R rozrusznik to w zasadzie taki taka wajcha do kopania nogą. A e, tak naprawdę najważniejszym chyba z tych wszystkich wpisów, które ostatnio pokazały się na moim blogu, jest właśnie co kupić facetowi na Boże Narodzenie, a ty, w tym podcaście będę mówił Nieco skróconej wersji, bo tam znajdziecie wpisy do wszystkich produktów, które polecam, a tutaj tylko chciałbym dać Wam takie, takie pomysły, co możecie tam znaleźć. Oczywiście link do tego wpisu znajdziecie w opisie do tego podcastu. Zapraszam. I jeśli jesteście fanami, no mojej no, w cudzysłowie, w cudzysłowie. To możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do postawienia mi kawy znajdziecie również w opisie do tego podcastu. A oczywiście zapraszam także na mój blog, blog kanał na YouTube. Nie wiem, czy usłyszeliście to, ale. Wkradło się tutaj jedno słowo po szwedzku. No, na co dzień używam w zasadzie tylko języka szwedzkiego, dlatego wybaczcie mi. No, a jeszcze chciałbym pokrócie, pokrótce powiedzieć, co u mnie słychać. Na samym początku, jak przeprowadziłem się do Sztokholmu, pracowałem w, tej, w takiej kawiarni, byłem menedżerem kawiarni. No nie była to praca, w której się spełniałem. Ja studiowałem finanse i rachunkowość i zawsze chciałem w tym pracować. Udało mi się znaleźć pracę w księgowości, w biurze księgowym. No, akurat pracuję tam trzeci miesiąc, w zasadzie już czwarty teraz leci. No i jutro chcę złożyć wypowiedzenie, bo akurat wydaje mi się, że mam po prostu za mało tam pracy. Uwierzycie, że składam wypowiedzenie, bo mam za mało pracy, no ale ja chcę się przede wszystkim rozwijać, bo przez tyle lat, co mieszkałem w małym miasteczku w szwedzkiej Smolandii i teraz w Sztokholmie po prostu chciałbym naprawdę znaleźć taką pracę, która będzie odzwierciedlała moje umiejętności. No i tak naprawdę ja nie jestem najmłodszy, bo w przyszłym roku wybije mi 38 lat, dlatego wydaje mi się, że już czas na to, żeby coś osiągnąć w mojej karierze. A zapytacie, co z planami na bycie pilotem no, tak naprawdę to chyba jednak pójdę w kierunku finansów i, i księgowości, dlatego, że to bycie pilotem, no trzeba mieć naprawdę dużo czasu, żeby się uczyć, trzeba mieć także dużo pieniędzy. Ja w tym momencie nie jestem w stanie sobie tego zapewnić, dlatego, chyba latać będę tylko dla przyjemności. A tak naprawdę no, jeśli będę miał dobrą pracę w finansach, to, to wydaje mi się, że ona może być nawet lep, lepsza niż, niż taka praca pilota, która uwarunkowana jest w tym, w zasadzie no, trzeba się przeprowadzać tam, gdzie, je, gdzie jest praca i w finansach czy w rachunkowości w zasadzie można mieszkać na całym świecie, bo zasady są jednakowe, więc jeśli będziemy chcieli się z moją Sandrą przeprowadzić do jakiegoś cieplejszego kraju niż Szwecja, bo takie mamy plany. To na pewno to zrobimy. No dobra, ja już nie będę za dużo gadał, może zrobię oddzielny odcinek na tym, może powiecie, że nie powinienem poddawać, jeśli chodzi o to latanie, ale w tym momencie po prostu, no, wolę robić to dla przyjemności, bo ciągłe uczenie się i w zasadzie pracowanie, da dawanie z siebie tam wszystkiego i później jeszcze uczenie się. Ja naprawdę chciałbym mieć czas dla siebie, a nie tylko. Ciągle się uczyć, a latać naprawdę przyjemnie lata się nawet dla, dla samej przyjemności latania. No, no dobra, ale przejdźmy już co, co, co faceci chcieliby dostać na gwiazdkę, a mogę powiedzieć tak naprawdę o sobie, bo jak byłem młody, nie lubiłem dostawać takich praktycznych prezentów na gwiazdkę, jak na przykład jakieś skarpetki czy majtki. Wydaje mi się, że już w tym momencie tak naprawdę jeśli dostanę ładne skarpetki, czy, czy, czy ładne. Pary, jakiś bokserek, to jestem z tego zadowolony. A jeśli jeszcze nie macie takiego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie można kupić takie rzeczy, to zapraszam was na stronę poszedka.com bo oni naprawdę mają, mają fajne zestawy prezentowe. Większość z facetów chyba myśli tak, że nam szkoda jest wydawać tak na co dzień pieniądze na to, żeby kupować nowe jakieś bokserki czy skarpety. A jak ktoś nam je podaruje, i to będą na przykład takie skarpety jak Pantarella z wełny i z kaszmiru, no to będziemy naprawdę bardzo zadowoleni. No dobra, no ale to jest taki prezent w zasadzie, o którym możecie wiedzieć nawet bez słuchania tego podcastu. Co jeszcze? Na pewno galanteria skórzana Wszystkiego rodz wszelkiego rodzaju paski, piękne rękawiczki nawet rękawiczki szyte na miarę, jeśli. Kiedyś mężczyzna, którego obdarowywaliście, wybrał się na przykład do zakładu Czesławej Amrozińskiego w Warszawie i pan Czesław zdjął z nich miarę, no to powinien dalej tę miarę mieć i możecie zamówić na przykład rękawiczki wykonane z innego rodzaju skóry. Apaski na przykład na stronie sartolane.pl lub sartolane.com znajdziecie piękne paski na przykład z takiej skóry, imitującej skórę krokodyla, z pięknymi klamrami srebrnymi, złotymi. Jeśli obdarowywany ma bardzo dużo par butów, no to na pewno do każdych butów chciałby dopasować jakiś pasek. Tam znajdziecie nie tylko paski, ale znajdziecie na przykład ciekawe etui na komputery, wykonane ze skóry torby i nawet takie torby codzienne, aktówki, które możecie wykonać na zamówienie z pięknych skór, czy na przykład ze skóry takiej groszkowanej w kolorze British Green, British Racing Green, czyli taka zieleń. Która występowała na samochodach w Wielkiej Brytanii na wyścigach. No, to są takie rzeczy, o których w zasadzie zrobiłem film na YouTubie. Podlinkuję to w opisie do tego podcastu. W zasadzie na stronie Lane czy Sartulane znajdziecie bardzo dużo fajnych pomysłów na prezenty. Nie są to prezenty najtańsze, jeśli chodzi o torby, ale na przykład, jeśli ktoś obdarowywany. Na przykład w pracy nie chcecie za dużo wydać, to możecie kupić chociażby piękny, na przykład taki minimalistyczny portfel na karty. Teraz mają limitowaną kolekcję, właśnie z takiej zielonej skóry, imitującej skórę krokodyla. Co dalej? Jeśli wiecie, jakie na przykład buty podobają się temu mężczyźnie, no to możecie oczywiście kupić buty, a jeśli nie buty, no na przykład zestawy do pielęgnacji obuwia, kremy, pasty, spreje, szczotki. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Możecie zamówić również w takiej szkatułce z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem, a tego typu rzeczy znajdziecie na patine.pl albo multirenowacja.pl. PL. To są te sklepy, które oferują najlepsze na rynku kosmetyki do pielęgnacji obuwia. Co więcej, dałem na, na blogu, znajdziecie jeszcze linki do takich fajnych gadżetów, na przykład jest tam taka poduszka, w której wkłada się głowę, ręce i można sobie przyciąć drzemkę w pracy na biurku. Bardzo ciekawe, śmieszne rozwiązanie. Czy na przykład lampa taka nocna z głośnikiem na bluetooth, żeby lepiej... Mm, Zasnąć, jeśli ktoś ma na przykład problemy ze snem i musi sobie puszczać taki white noise, na przykład deszcz czy, czy jakąś burzę, żeby, żeby lepiej zasnąć, żeby po prostu się wyluzować. Fajne takie pomysły, które no, będą również dosyć zabawnymi pomysłami. Jeśli ktoś. Na przykład nosi koszulę na miarę, możemy zamówić mu koszulę na miarę. Jeśli znamy jego wymiary, możemy na przykład ukraść taką koszulę, która na, tą, na tę osobę pasuje, i zmierzyć ją. Ale możemy też kupić na przykład voucher na koszulę na miarę. Ja nie jestem zwolennikiem kupowania voucherów. No, bo to jest taki prezent, no nie wiemy co komu kupić, no to zamówimy mu, to damy mu voucher, bo tak naprawdę no jest to dosyć nudne. Niektórzy może się ucieszą, ale ja jestem zwolennikiem, jeśli dawać voucher, to voucher na coś konkretnego, właśnie na przykład na koszulę na miarę, bo to, to wtedy jest jak w zasadzie tak, jakbyśmy dali tę koszulę na miarę, ale jeśli dajemy voucher na przykład do jakiegoś centrum handlowego, no to tak naprawdę ta osoba może kupić sobie. Cokolwiek i, i ona nie będzie pamiętać, że, że, że w zasadzie za te pieniądze kupiła coś od nas. Więc to będzie taki trochę nudny, nudny, pr nudny prezent, jeśli dacie komuś po prostu kartę podarunkową albo dacie komuś pieniądze. Ja jestem zwolennikiem robienia takich, takich osobistych prezentów. No. Możecie kupić komuś zegarek, chociaż tradycja mówi, żeby raczej zegarków nie kupować, ale tak naprawdę dlaczego? Ja na blogu znalazłem kilka takich fajnych, klasycznych zegarków, które nie są za drogie, a które naprawdę wyglądają. 100 razy lepiej niż, niż tyle, ile kosztują. Jeśli ktoś ma dużo pieniędzy do wydania na zegarek, no to oczywiście może kupić taki zegarek, który dana osoba będzie przekazywała z pokolenia na pokolenie, ale no, jeśli nie macie aż tyle pieniędzy, to nawet znajdziecie zegarki w okolicy 300 czy 200, czy nawet 150 zł, które w zasadzie wyglądają. Całkiem nieźle, na przykład jeśli dana osoba chodzi na siłowni i potrzebuje zegarek tylko na siłownię, to możemy kupić jakiś Casio G-Shock klasyczny, który będzie fajnie wyglądał i będzie pasował do sportowego stroju. A jeśli chodzi o sport, no to bardzo dużo mężczyzn postanawia, że weźmie się za siebie od stycznia, czy niektórzy od lutego, jak już wrócą na tory i do swoich wszystkich rutyn. To możecie kupić ubranie sportowe, buty sportowe, czy na przykład jakieś zestawy odżywek, czy, czy multivitamin, żeby przyspieszyć efekty treningu. To też jest bardzo fajny pomysł, bo jeśli ktoś dostanie takie suplementy, to już będzie miał większą motywację do tego, żeby zacząć. Co, co więcej, no, nie będziemy, ja nie będę polecał, żeby kupować jakieś sprzęty do ćwiczeń, bo tak naprawdę nie, nie ćwiczy się dobrze w domu. Ja w zasadzie nie polecam, bo nie ma takiej motywacji. Jak to już ma ćwiczyć, to niech lepiej pójdzie na siłownię. Na siłowni można poznać, dużo fajnych osób, zawsze jest ciekawiej. Więc to jest coś, co, co bardziej. Polecam, jeśli chodzi o takie osobiste prezenty, no to na przykład zamówienie butów pomalowanych, w, na przykład w jakiś wzór kojarzący się z ulubioną kreskówką tego obdarowanego faceta mężczyzny, czy na przykład z jakimś hobby, nie wiem, załóżmy w samoloty, jeśli ktoś jest tak samo zainteresowany awiacją, lotnictwem jak ja znam taką dziewczynę, która maluje bardzo ładnie buty, czy na przykład możemy zamówić również buty eleganckie pomalowane na taki kolor, jaki ktoś sobie zażyczy. Kiedyś robiłem właśnie podcast z Andrzejem Olender, który właśnie jest takim zawodowym patyniarzem, człowiekiem, który maluje ręcznie skórzane buty. Bardzo ciekawy ciekawy prezent. Oczywiście możemy kupić zapachy, jakieś perfumy. No, ja dałem na blogu propozycje takich zapachów, które pasują w zasadzie każdemu mężczyźnie. To są takie dosyć neutralne zapachy, klasyczne, dosyć eleganckie, które będą pasowały na każdą okazję, więc zapraszam, żebyście tam zajrzeli. Ja w ogóle na moim Instagramie mrgrono co tydzień będę starał się pokazywać jakieś zapachy, które sam bym chętnie dodał do mojej kolekcji zapachów. Tam znajdziecie linki. Możecie kupić je bezpośrednio przez, przez moje linki na stronie notino.pl. Oczywiście, wszystkie, większość linków w tym wpisie, chciałbym, żebyście wiedzieli, to są linki afiliacyjne, więc jeśli Wy kupicie coś przez te linki, to ja dostanę niewielką prowizję. Was to nic nie kosztuje, a wy wspieracie rozwój tego bloga, czyli dajecie mi troszkę. Pieniędzy, żebym mógł utrzymać tego bloga i dalej tworzył. No, ja nie jestem tak bardzo aktywny, ale tak naprawdę to wszystko, wszystkie te urządzenia, których ja używam, kupiłem za własne pieniądze. Utrzymuję stronę za własne pieniądze, więc jeśli coś kupicie przez mój link, ja dostanę niewielki procent. To jest to, co możecie mi podarować, was to nic nie kosztuje, a ja będę bardzo wdzięczny. A jeśli chcecie zaprosić mnie na wirtualną kawę, jeszcze raz przypominam, że link do tego znajdziecie w opisie do tego podcastu. No, co, co więcej, oczywiście możecie kupić jakieś kosmetyki, na przykład do golenia, bo w zasadzie nawet takie osoby jak ja, które mają krótki zarost, to one też potrzebują. Ja też potrzebuję, czasami podgalam sobie policzki, czy na przykład szyję i potrzebuję maszynkę do golenia, czy jakiś krem do golenia, czy choćby trymer, czy na przykład jakieś kremy. Ja na przykład używam kremy na dzień, na noc, pod oczy, Dałem takie przykłady zestawów, które możecie kupić, właśnie komuś na gwiazdkę. Co więcej, dla facetów, którzy lubią biżuterię, polecam piękne sygnety. Nie wiem, czy, czy, czy tak dużo facetów lubi sygnety. Ja lubię. Jak jeżdżę do Turcji, to zawsze przywożę sobie jakieś fajne, srebrne sygnety z kamieniami, ale na przykład taki złoty sygnet, delikatny sygnet, na przykład z grawerem też coś takiego noszę, jest bardzo fajnym pomysłem. No, oczywiście, możecie również podarować jakieś przeżycie. Jeśli jesteście zainteresowani, to jak ja będę w Warszawie, mogę nawet kogoś przelecieć samolotem nad Warszawą, więc jeśli macie takie pomysły, piszcie do mnie na. Michał e, Małpa pangrono.pl może kiedyś uda nam się polecieć samolotem razem. Ja akurat oferuję takie loty nad Sztokholmem. jesteście w Sztokholmie, odezwijcie się do mnie. Mogę przelecieć Was Piper MPA-28 nad centrum Sztokholmu, bo w Sztokholmie można nawet lecieć nad centrum. Tutaj nie ma jakichś specjalnie wysokich wieżowców. No, ciekaw jestem, co jeszcze Wy, jakie macie pomysły, żeby obdarować? Mężczyznę na gwiazdkę. Na pewno jakieś przeżycia, czy, czy zabranie kogoś na kolację, czy na jakieś testowanie whisky to są fajne pomysły. Ja akurat nie dawałem takich przykładów, bo ja po prostu zorganizowałbym to sam, a nie przez jakąś tam zewnętrzną firmę. Ciekaw jestem. Jeśli macie jakieś pomysły, a czego nie zaproponowałem, to piszcie do mnie: Michał, małpa, pangrono.pl Wydaje mi się, że jeszcze usłyszymy się przed świętami, a jeśli nie, to życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. A jeśli nie wiecie, jak ubrać się na Boże Narodzenie czy na Sylwestra, to ja podsyłam Wam linki do mojego kanału YouTube, gdzie właśnie o tym mówiłem. Wszystko znajdziecie w opisie. No, dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za wysłuchanie, także o tym, co. U mnie, w moim życiu. Jestem ciekaw, czy chcielibyście wiedzieć tak naprawdę, co u mnie słychać. Ja chyba nagram jeszcze jakiś odcinek na ten temat. A jak na razie, możecie znaleźć taki odcinek o tym, co u mnie się zmieniło w życiu i jak to jest mieszkać w Sztokholmie. No, dziękuję za uwagę. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.